Przez krótki czas wielka orkiestra, finał pobieliński odbywał się właśnie na parkingu Centrum Handlowego. A wróciłeś na rynek, czyli to w to miejsce pierwotne. Dlaczego? Sytuacja wygląda w taki sposób, że nie w każdym miejscu, gdzie organizowałem ten finał, zawsze się podobało i zawsze było fajnie. I z każdego finału zawsze byłem zadowolony. To nie jest powiedziane, że za jakiś czas nie powrócimy na Echo. W tym roku decyzja jest taka, że organizujemy to na Starym Rynku, a w przyszłym roku zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może zorganizujemy na Echo. Piotr, będziesz robił orkiestrę za rok? Przyślą ci to pismo. Wielu ludzi się do ciebie uśmiechnie. Piotr! Powiem tak, jest orkiestra, jestem tak już nią zestresowany, że na tą chwilę w mojej głowie siedzi, po co ją znowuż organizuję. Ale myślę, że po orkiestrze, jak człowiek odsapnie, usiądzie i będzie miał tą satysfakcję, to czemu nie? No, zobaczymy, co czas pokaże. Pamiętasz swój pierwszy finał? Pamiętasz siebie w ten pierwszy finał? Pamiętam. Pamiętam ten pierwszy finał. Dzisiaj właśnie się nad nim zastanawiałem, bo sądziłem, że to pytanie padnie. Ten pierwszy finał był właśnie na Centrum Handlowym Echo. To był mój pierwszy finał, który organizowałem. Wtedy z komendantem Chówca Budzińskim. Próbowaliśmy znaleźć jakieś inne miejsce, gdzie można zorganizować finał, nie tylko na rynku. I wtedy urodził się właśnie w mojej głowie i mojego kolegi to, że właśnie zrobimy na Echo. No i okazało się super. Wtedy to właśnie na tym pierwszym finale udało mi się zaprosić Komę. I to był finał, na którym była u nas Koma. Co prawda wtedy to było jeszcze takie bardzo skromne, ta scena taka skromniutka i w ogóle to wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, z takim troszeczkę większym doświadczeniem, większymi może możliwościami finansowymi, bo gdzieś udało się to przez te wszystkie lata wypracować i jest lepiej. Ale pamiętam ten finał, jak latałem, biegałem między prowadzeniem, noszeniem jedzenia, pilnowaniem fajerwerek, szukaniem ochrony, później sprzątaniem tego wszystkiego. Tak, pamiętam go doskonale właśnie z takich, że po tym finale byłem tak zmęczony fizycznie, psychicznie, że dosłownie tydzień czasu dochodziłem do siebie. Teraz mam to bardziej zorganizowane, lepiej dopracowane. No i teraz masz sztab ludzi. Mam sztab ludzi. Dokładnie wiedzą, co mają robić. Wtedy już też go miałem, tylko że ja uważałem, że sam zrobię to wtedy najlepiej. A teraz ja już się tego nie boję. Mam po prostu wypracowany system z ludźmi i ufam im na tyle, że wiem, że jak coś robią, to robią to od początku do końca. No właśnie, a kim są wolontariusze? Skąd oni się biorą? Wolontariusze głównie składają się z harcerzy, jak i z PCK. W tamtym roku i w tym roku dołączyła do nas również Agrawka, ale są to również osoby z zewnątrz, które przyjdą w odpowiednim czasie do Chówca i pobiorą po prostu tą ankietę, bo te ankiety wychodzą dość szybko, one przychodzą w bardzo różnych terminach. W tym roku na wypełnienie ankiety było chyba najmniej czasu przez wszystkie te finały, które ja organizuję, bo przyszły bardzo, bardzo późno. I jak ktoś przychodzi, jest wolna ankieta, siada, wypełnia, przykleja zdjęcie. My je później zawozimy do Warszawy, laminujemy, naklejamy hologram, odpowiednie pieczątki i taki gotowy identyfikator wraz z puchą dostaje wolontariusz. Co takiego jest w orkiestrze, że dzieją się takie kompletne szaleństwa? Ludzie oddają wszystko, co mają na licytację. Ludzie otwierają serca, portfele i co się tylko da, żeby tylko pomóc. Potrafisz to wyjaśnić? To nie tylko tu w Pabianicach, tak? To cała Polska, jak nie cały świat, szaleje tego dnia. Ja myślę, że to jest właśnie najwspanialsze w tej orkiestrze, że pieniądze, które wrzucamy do tej puszki, to każdy z nas ma świadomość, że pomagamy dzieciom. I to jest chyba dla nas najważniejsze, że ten każdy pieniążek, który jest wrzucony do tej puszki, pomaga dzieciom w ciężkich sytuacjach, w chorobach. I widać efekt tego w szpitalach naszych, w całej Polsce, gdzie się nie wejdzie, to na urządzeniach, na łóżkach po prostu jest przyklejone serduszko wielkiej orkiestry, bo tych urządzeń jest po prostu setki tysięcy. Tak to po prostu wygląda. I każdy z nas wie, że wrzucając ten pieniądz, on się nie marnuje. A oprócz tego orkiestra jest wesoła, fantastyczna.
gramy, śpiewamy, oglądamy fajerwerki, chodzimy na imprezy, dostajemy to serduszko, które też daje wiele magii, bo każdy to serduszko w ten dzień na swojej piersi chce po prostu mieć. I myślę, że to chyba w taki sposób. Ja mam satysfakcję, że idę na tą orkiestrę, że na niej jestem, że wrzucam pieniążek, że dostaję serduszko, że widzę się z wolontariuszami. To jest masa ludzi, która, nie wiem, śpiewa, tańczy, chodzi, rozmawia. Taki kolorowy, niesamowity dzień. Szanowni Państwo, na ten właśnie kolorowy, magiczny, fantastyczny dzień. Zapraszamy Was wszystkich. To już 8 stycznia w niedzielę. Nie zapomnijcie oczywiście również o imprezach towarzyszących. Już od piątku będzie można grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Pabianicach. Moim i Państwa gościem był dziś Piotr Roszak, szef sztabu Pabianickiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2012. Dziękuję za odwiedziny. Dziękuję bardzo. A my widzimy się w kolejnym odcinku programu Inicjatywy.